Wow. Znaczy nie, zaraz, spokojnie. No, spokojnie. No, no. Beta Diablo 3. No, dopiero beta. A, to nie ma się czym. No nie, no. Mamy betę Diablo 3, słuchajcie, dzień wcześniej niż europejscy gracze, więc nie omieszkamy jej użyć i wam pokazać. Zacznijmy od stworzenia sobie postaci. Mamy do wyboru wszystkie możliwe warianty. Jasne, tutaj Krzysiek klika, ja no. się przyglądam, nie mogłem się powstrzymać, musiałem się również popatrzeć, jak to wygląda. No to kogo sobie weźmiemy? Mamy wszystkie klasy postaci, jak sam powiedziałeś, od barbarzyńcy po witch doktora. Może mniszkę weźmy. Mniszkę, dobra, możemy wziąć mniszkę. Nazwiemy ją Hajduckowa. Niech będzie. Akurat mniszkiem sobie pograłem na Gamescomie, jak chwilę miałem. Wow, jaki ma strój teraz. No, dobra. Ciekawy. Okej, okay, kampania, start game. W becie jest pierwszy akt, to już wszyscy zainteresowani na pewno wiedzą. Sam początek, nie wiem czy jest cały, chyba nie cały. Nie ma intra w każdym razie. Nie ma intra. Nie ma intra, nie wiemy o co chodzi. O kompletnie. Nie, nie ma intra. No i co teraz? Wow, to jest taki ten, taki tekst, zawsze bohaterowie Diablo mówili taki tekst, pamiętasz? Na samym początku. Na samym początku, gdy wchodzili do jakiejś lokacji też tutaj tam było. This place smells of death, czy coś takiego. No. Wow. No okej, okay. Zabiliśmy pierwszą osobę w Diablo 3. Jej! Woo! Ale ciekawe w ogóle, że nie zaczynamy w jakiejś wiosce, nie? Tylko w tym. Pewnie dopiero dojdziesz do wioski. Znaczy, też pytanie, czy to jest sam w ogóle początek? No pewnie sam początek pierwszego aktu. Nie, no sam początek, tak nosząc po tych szmatach, które ona ma na sobie, to raczej no, sam początek. Tak, jest. Wow. Nowe Tristram. Kapitan Rumford. Porozmawiajmy z kapitanem Rumfordem. No ciekawe, czy wszystkie głosy będą podłożone w grze. Nie, no chyba tak, tutaj raczej nie będzie jakoś strasznie dużo dialogów. No, ale to by się. Było jakieś chyba nie w stylu Blizzarda, jakby akurat z czymś takim ścieli sobie zakręt. Okej. No, teraz to jest takie klikadło, bo tutaj oczywiście nie mamy chyba nawet za bardzo możliwości zginąć ani nic. Taki tutorial. Ale kurczę, wygląda to jak... Jak Torchlight, muszę to powiedzieć. Znaczy Torchlight był może bardziej kwadratowy. Tutaj chyba jest troszkę te bardziej obłe są kształty. Tak mi się wydaje. No, Torchlight bardziej komiksowy był, co nie zmienia faktu, że pierwszy raz jak to zobaczyłem, to... No halo. No faktycznie. Chociaż... W ogóle ta gra wygląda tak bardzo dynamicznie, jak dla mnie. Tak, wiesz, tak skillowo, że to jest prawie, że gra akcji, znaczy, a ona nie jest taki statyczny dynamiczna hack jest and slash. Niesamowicie płynna animacja. To jest rzecz, na którą zwróciłem już wcześniej uwagę, jak grałem na Gamescomie. Strasznie płynne ruchy są postaci. Bardzo miło się na nie patrzy. No ale to jest taki blizzardowy jednak styl graficzny, że jest płynnie, jest taka miękkość charakterystyczna, co też była w kontekście Diablo. To było też kontrowersyjnym, prawda? Mm-hmm. Ludzie tam protestowali, tak. Że Diablo powinno być mroczne i no głównie mroczne. Mamy waypoint. Może przyjrzyj, jak wyglądają ekrany ekwipunku i tak dalej, bo to jest sam jestem ciekawy inventory. Nawet. Aha. No, tutaj... no to moja ciekawość została zaspokojona. Mogę zdjąć i założyć te... Co to jest? Aha, jakieś tam rękawice. A, rękawice. Ale, znaczy, bo to już na targach też zauważyłem, że tutaj wbrew jakby deklaracjom Blizzarda, to wcale nie jest tak, że każda zmiana w ekwipunku ma odzwierciedlenie na postaci. Ale bo... faktycznie, bo jak teraz zdejmujesz, to cokolwiek... Znaczy, to akurat słabo widać, nie? O, tutaj możemy, jak wcisnę Z, to możemy sobie zoomować na postać, ale to nie ma wpływu no, to nie na ma jej wpływu. Wygląd. Tak. Co mamy? Mamy... No, klasyczne cztery parametry tak, rozwoju postaci. Które podobno mają się same rozwijać, gdy awansujemy na poziomy. Tutaj nie będzie tak, nie będzie rozwoju tak, jak było w poprzednim wow, Diablo. Ale klimat, kurczę, no, ale naprawdę mi się przypominają w ogóle. Ale ta gra wygląda trochę zarwane noce. Jak przygodówka. A mam takie ciepłe barwy, jak Longest Journey, czy coś takiego. Nie wiem, w tym momencie jak Drakensang. Okej, każdy ma swoje skojarzenia. Wow. Niech zgadnę. Mimo, że nie słucham, co oni mówią, to domyślam się, że jest najazd zarażonych umarłych, jakiś wirus zakradł tak, się do wioski. Tak, walczymy z zombie, no. To jest jakaś odmiana po tych ostatnich grach, tak, to jest które odmiana, teraz były. Odmiana Dead Island, jakaś taka...
Jaki ma rosyjski akcent w ogóle ta... No w końcu Hajduskowa. Dostosowali akcent do nazwy postaci. No. Quest Reward. Okej, mamy nagrodę za quest. Teraz możemy porozmawiać... Ale światłość bucha z tych pomieszczeń. Fajny klimat. No, ciekawe co ona tam trzyma w ogóle w tym... Okej. Tutaj jest... Zawsze mnie to drażniło w Diablo i jakby w moim... operowaniu Diablo również, że wszyscy grają z tą mapką włączoną. Wiesz, o co chodzi? A no sam grałem z tą mapką włączoną. No, ja też. A ta gra tak paskudnie wyglądała. W ogóle całą grafikę zasłaniałeś tą mapą, nie? I widać, że tutaj jednak tak. Zrobili to tak, żeby się nie dało grać z włączoną mapą. Rozsądnie. Znaczy rozsądnie, ale nie jestem pewny, czy efektywnie. No chyba, że ta minimapka będzie w zupełności wystarczała. Chyba, że ta minimapka w prawym górnym będzie w zupełności wystarczała, właśnie, bo ona właśnie. Chyba trochę jest trochę dość duża z tego, co widzę. No ale na zoomie to już nie wygląda tak ładnie, chociaż no... Dobra, ładnie wygląda. Te kolory są dość bardzo, bardzo przyjemne. Jest plastyczna gra, coś jakby się patrzyło na obraz. No. Tak, jest, dokładnie, jest taka bardzo plastyczna i taka malarska wręcz, no, ta paleta dokładnie. Kolorów. Coś jak namalowany obraz. To wygląda jak, ja się napatrzyłem na jakieś tam artworki z Diablo 3 przy okazji robienia jakichś obrazków do nas na stronę czy coś. No. I to jest faktycznie, to wygląda jak taki artwork w ruchu, dokładnie, są te kolory w ogóle zastosowane, te palety. No zobacz, co ci się tutaj pojawiło w prawym dolnym rogu. Audiobook. Dziennik audio Descartesa Kane'a. Stay a while and listen. Ach kurczę, ale Diablo jest, zwłaszcza pierwsze, jest tak pełne w ogóle kultowych tekstów i dialogów. Ja do dzisiaj pamiętam Old tam, Tristram Road. Do dzisiaj pamiętam, jak zagadywałeś do tego do karczmarza na samym początku pierwszego Diablo. Mm. Thank goodness you've returned. Much has changed since you returned, my friend. Ponownie mamy dziennik audio. To chyba są takie encyklopedyczne wpisy też w tym stylu, tylko że zrobione w formie nagrań. Ale ciekawe. Ciekawe. O, nowy rodzaj przeciwnika. No to wszystko tak jakoś znajomo wygląda. To jest te potwory tak... No tak. Czekaj, my w ogóle mieliśmy już level? Nie mieliśmy levela jeszcze, nie? Jeszcze chyba nie mieliśmy właśnie. Pewnie to za chwilkę będzie. Sobie... Znaczy za chwilkę, no nie, ten pasek to... na dole pokazuje, że jeszcze w połowie nie jesteśmy, ale spokojnie. No ale tutaj już to zaczęło szybciej iść. Fajnie, że złoto podnosimy automatycznie, troszkę mniej. A właśnie, klikają. Bo miałem o to zapytać, czy ty tak masz takie zarządzanie błyskawiczne, że podnosisz, nim spadnie na ziemię, czy to się po prostu... To jest takie oldschoolowe w ogóle, że jest taki trup, podchodzisz do niego i on się tak porusza, jak na niego klikniesz. No. I wyskakuje z niego tam tarcza, czy... Aha, bardzo fajne. Risen. Wow. Ale to rozumiem, że złoto się podnosi, jakby gdy na nie wejdziesz i wtedy automatycznie bohater zbiera, znaczy, tak? Jest chyba jakiś tam obszar jakby przyciągania magnetycznego tego złota, tak jak z tymi o... A tak, to są te automatycznie odnawiające energię rzeczy, no. Też nowość oni w stosunku do poprzedniej części. Oni tam to zmieniali chyba parokrotnie koncepcję tego uzdrawiania. Tak, dokładnie, na początku sami nie byli pewni chyba, o, ja, wspaniale, zobacz teraz, może czy... Ale chyba toporkiem to bez sensu walczyć jako mnich, nie? No nie, bo to, nie, to bo będzie to... takie trochę chyba zaprzeczenie idei tej klasy. Ale ciekawe, zadajesz rzecz, większe sobie... obrażenia, ale to jest niezgodne z ich wiarą. Ciekawe samo w sobie, że ona może wziąć ten toporek do ręki. Myślałem, że mnich w ogóle nie będzie mógł brać żadnych takich jakby nieprzepisanych klasie. Już nie rób z nich takich, takich purystów. Okej. A dobrze, bo musisz zabić 3 matki. Wretched Mothers. Tak jest. I królową w starych ruinach. Okej. To stare ruiny to pewnie jest ta Buda, którą... O, no. Jakiś dziennik. Ale fajnie, bo to dodaje klimatu. W ogóle ta gra ocieka jakimś klimatem właśnie specyficznym, to jest fajne. Ja mam wrażenie, że wiesz, ludzie narzekali na zmianę stylu graficznego w przypadku Blizzarda, ale teraz sądzę, że będzie dużo osób to chwaliło jednak. Ja myślę, wszystko. Że wszyscy ci ludzie, którzy... Patrz, jak fajnie wygląda, przepraszam, że ci przerwę, to oświetlenie jest rewelacyjne. Ja myślę, że wszyscy ci ludzie, którzy narzekali na tę oprawę, będą w to grać. No na pewno. To jest niestety smutna ironia losu, jeśli chodzi o Blizzarda. Ale ta gra w ogóle nie przypomina, jak dla mnie World of Warcraft, to po pierwsze, a po drugie w ogóle nie
nie przypomina, znaczy w ogóle, nie przypomina StarCrafta, bo jednak StarCraft, mi się wydaje, jednak w tym stylu graficznym trochę bardziej odwoływał się jakby do tego StarCrafta samego w sobie. A tutaj jednak mamy trochę inny kierunek, właśnie już to mówiliśmy, plastyczny bardziej. Ja wcale nie widzę tutaj StarCrafta, patrząc na tę grę. Ale czemu miałbyś? Znaczy chodzi ci o to, że... Bo takie pierwsze głosy były, że zmieniają wszystko tak pod kątem komiksowości jakby, nie? Bo StarCraft był bardziej taki komiksowy. No rozumiem, że taki Blizzard po prostu... Tak, już nowy tak... Blizzard, nie? Ale ja tutaj tego nie widzę mimo wszystko. To jest jakiś tam kierunek obrany, ale troszkę odmienny od tego, co było już w grach Blizzarda. Ja tutaj mam jednego skilla na razie, więc w sumie walka jest takim bardzo... Ale wykonałeś bonusowe zadanie za to. Zabiliśmy trzy matki, jeszcze musimy zabić królową. Tutaj mam skilla, który oślepia przeciwników w jakimś tam promieniu. To chyba jednak nie było tu. Nie, to nie są ruiny.